Tarczyca. Tarczyca jest największym gruczołem wydzielania wewnętrznego. Pozostałe to podwzgórze, przysadka mózgowa, szyszynka, przytarczyce, grasica, nadnercza, trzustka i jądra lub jajniki. Tarczyca znajduje się bezpośrednio pod skórą, w dolnej części szyi pomiędzy krtanią a tchawicą. Kształtem przypomina motyla z zawiniętymi do środka skrzydłami. Zbudowana jest z dwóch płatów, połączonych tak zwaną cieśnią. Na jej tylnej części zwykle osadzone są 4 przytarczyce. U dorosłego tarczyca waży około 30 gramów. Jest zbudowana z pęcherzyków i bogato unaczyniona. Podobnie jak pozostałe gruczoły wydzielania wewnętrznego, pełni w organizmie rolę swego rodzaju regulatora. Ma wpływ na funkcjonowanie niemal wszystkich tkanek i narządów, ale główna jej rola w organizmie osoby dorosłej polega na dbaniu o prawidłowy metabolizm i temperaturę ciała. Jej pracą steruje układ podwzgórze-przysadka. Podwzgórze tworzy TRH, czyli hormon zwany tyreoliberyną. On stymuluje pracę przysadki do wytwarzania TSH, czyli hormonu nazywanego tyreotropiną. TSH z kolei pobudza do pracy tarczycę. Ta zaczyna produkować i magazynować 2 hormony regulujące przemianę materii. T4, czyli tyroksynę, oraz T3, czyli trójjodotyroninę. Do ich stworzenia wykorzystuje jod, który dociera do niej z krwią. Pomiędzy tarczycą a układem podwzgórze przysadka istnieje sprzężenie zwrotne, co oznacza, że hormony T4 i T3 hamują wytwarzanie TRH i TSH. Jeśli stężenie T4 i T3 we krwi rośnie, to stężenie TRH i TSH maleje. Z kolei niski poziom TRH i TSH powoduje zmniejszenie wydzielania T4 i T3. I znów niski poziom T4 i T3 zwiększa produkcję TSH i TRH. Kiedy wydziela się dużo TSH i TRH, to poziom T4 i T3 także rośnie. W ten sposób przez cały czas reguluje się poziom produkcji tych 4 hormonów. Jeśli w tym układzie nastąpią jakieś zakłócenia, może dojść do nadczynności albo niedoczynności tarczycy. Niedoczynność jest częstsza. Szacuje się, że dotyczy kilkunastu procent Polaków. 5 razy częściej kobiet. Mówimy o niej wtedy, kiedy tarczyca produkuje zbyt mało hormonów T3 i T4. Niedoczynność może być pierwotna lub wtórna. W pierwotnej problemem jest sama tarczyca, która mimo odpowiedniej stymulacji ze strony przysadki nie daje się zachęcić do pracy. O wtórnej niedoczynności mówimy wtedy, kiedy kłopoty wynikają ze złego funkcjonowania układu podwzgórze przysadka. Do tarczycy dociera zbyt mało hormonu TSH, więc produkcja T4 i T3 też jest zbyt mała. Niedoczynność tarczycy prowadzi do spowolnienia procesów metabolicznych. Jej objawami mogą być tycie, zmęczenie, osłabienie, senność, nastroje depresyjne, częste uczucie zimna, zaparcia, bladość, sucha skóra i szorstkie łokcie, opuchnięte powieki górne oraz powiększone wole i choroba wieńcowa serca. Nadczynność z kolei polega na tym, że tarczyca produkuje zbyt dużo hormonów. Najczęstszą jej przyczyną są choroby Gravesa-Basedowa i Plummera. W obu przypadkach tarczyca nie reaguje odpowiednio na sygnały biegnące z przysadki i wytwarza zbyt dużo hormonów. Nadmiar hormonów T4 i T3 powoduje, że organizm przyspiesza przemianę materii. Objawami nadczynności mogą być rozdrażnienie, nadpobudliwość i bezsenność, drżenie rąk, spadek wagi, zwiększony apetyt, przyspieszona akcja serca, kołatania, duszność, większa potliwość, wyczerpanie, osłabienie mięśni nóg i powiększone wole.